Eliza Sarnacka-Mahoney, Nocne potwory. Gdy w ciemności, z wysokości, spada na świat nocna pora, to każdemu niesie w worku innego potwora. Marcinowi z koziej głowy dinozaura pod poduszkę, Ani spławik ze wsi trawy, ducha, który rusza łóżkiem. Kasi, co jest siostrą Basi, babę Jagę do szuflady, zaś Zbyszkowi D. z Ostrowi tarantule wzrostu żaby. Choć niektórym się wydaje, że to strachy nie są wcale, lecą z worka nocnej pory również ćmy, aligatory, białe myszki, czarne szczury i zmyślone w ścianie dziury. Zaś specjalnie dla mej ciotki, krasnoludki, samolotki. Tylko dla mnie nic tam nie ma, nawet kiedy w oknie stoję, bo tak jakoś się złożyło, że ja nocy się nie boję. Hej Lisku, czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.